ewentualnie się zobaczymy. 2165 metrów. No i stoją kampery, stoją. Tak. No fajnie. Fajne jezioro, no. No dojechaliśmy. Ale jest zero widoczności. Tu jest jezioro. Może będzie widać trochę tą wodę przy tej krze lodu. Tu widzę gdzieniegdzie przebłyski błękitnych obłoczków. O, tam widać góry, śnieg. Widzę kawałek jeziora spływającego. No, może to się zaraz przyjaśni. Ale jest zimno, powiem wam. Tu jest drugi parking. Hostel. No, jestem dumna, że udało nam się tu wjechać. Jesteśmy na ponad 2000 metrów. I była cały czas jedynka, dwójka. Trochę esek, a jeszcze największy przesmyk przed nami. Jest tutaj parking właśnie specjalny dla kamperów. I staniemy, chyba sobie zjemy taką obiadokolację. I zobaczymy, czy się przejaśni. Oh my god, ale jest zimno. I tutaj, od tego punktu wzwyż, żeby wjechać na ten lodowiec, to tam się płaci. Zaraz wam powiem, co i jak. Ale tu jest ta tama śliczna, którą no, na razie nie widzimy. Żeby więcej wyżej wjechać, to trzeba zapłacić za parking. Jeden dzień za 10. Jest jeszcze 84 wolne miejsca. No, niewiele widać. Może się przejaśni później. Ciężko się błękitowi przebić. Jeziora dalej nie widać. Ale kolorki się robią. Ale kolorki się robią. No może się przebije, słuchajcie. No bo to jezioro będzie fenomenalnie wyglądało, jakby wyszło słońce. No, tak czy inaczej spróbujmy na wschód stać. No słuchajcie, nie uwierzycie, 5 minut później wychodzimy z kampera i jest taki widok. W sekundę przy zachodzie słońca się oczyściła ta cała mgła, te chmury. Ja to mam szczęście, ja to wiedziałam, że tak będzie. Oh my god, spójrzcie na to. Wow. Po prostu zapiera dech w piersiach ten widok. No siedzimy sobie w kamperze, 5 minut rozmawiamy, ja patrzę przez okno i mówię, co tu się wydarzyło? Cała ta mgła, te chmury zniknęły, po prostu w sekundę. Wykrakałam to, ponieważ chwilę wcześniej mówiłam do Łukasza, że może za chwilkę, jak będzie zachód słońca, się przejaśni. Wow. Tamtędy wjechaliśmy, teraz jest czerwone światło, to znaczy, że ktoś z góry zjeżdża. Jest 86 miejsc jeszcze wolnych na górze, to żeby zaparkować. O Boże, ale jestem podekscytowana, że udało nam się coś zobaczyć. Pięknie. Cudowny widok. To jest zdecydowanie lepszy widok, na jakim byliśmy zaparkowani. Na ponad 2000 metrów. Wow, jest mega. Warte było tego podjazdu. Tutaj jest restauracja i hostel, w którym się płaci 10 euro za ten parking plus 3 euro taks turystyczny za osobę. A tak jak wspominałam, tu jest główny parkometr, gdzie się płaci za wjazd na dalszy szlak i na górną część parkingu 10 euro za dzień. Jak jest Łukasz? Cudnie. Cudnie.
dobry, moi drodzy. Jest nowy dzień. Stałam na wschód słońca. Oj, było warto. To była zimna noc. Jestem zakapturzona, mam termos w ręce. I wyszłam trochę ponagrywać. Obudziły mnie trochę motory tu jeżdżące. Spójrzcie na to. Właśnie takie dźwięki mnie obudziły. No jak mogłam nie wstać, słysząc takie dźwięki? Słuchajcie, tutaj jest tyle fantastycznych, stuningowanych, sportowych samochodów. Miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Murmeltier Park Grimsel Pass, czyli Park Świstaków na przełęczy Grimsel, która jest położona na wysokości około 2165 metrów nad poziomem morza w Alpach Berneńskich. Park jest domem dla świstaków alpejskich, które są sympatycznymi, futrzonymi gryzoniami. I tam widzieliśmy u góry znak, że nie można ich dokarmiać. Tutaj w tym parku na pewno można chodzić na wędrówki, jeździć na rowerze, bo są świetne trasy i tak jak widzieliście wcześniej, na rowerze szybkie auta tutaj jeżdżą. Jest to rewelacyjna trasa. Dużo esek, spektakularne widoki. Jak jechaliśmy tutaj, to zauważyliśmy znaki szlabany, świadczące o tym, że w sezonie zimowym ten park jest niedostępny, a czasami nieprzejezdny. Bardziej w miesiącach cieplejszych, wiosna, lato. Wtedy można te świstaki obserwować i pewnie ta trasa jest bardziej przejezdna. No jest to idealne miejsce dla miłośników przyrody i zwierząt. Myślę, że także dla rodzin z dziećmi jest tutaj co robić. Jak widać, można też jeździć na nartach. Nie wiem, co ten pan będzie robił. Czyżby się spinał na takie małe zbocze? I chyba tam będzie śmigał na nartach. Z psem na smyczy. Też tak można. Jak widzicie, nawet nie ma jeszcze godziny 7, a jest taki ruch. Stąd pozdrawiam naszego kolegę Tomka, który jest też motocyklistą. Myślę, że doceniłby to miejsce i tą trasę na motor. Tam może też autobusy nam najbardziej dojechać. Który byście woleli z tych samochodów? Spójrzcie, jak wiatr zawiewa chmury wdół tej doliny. Za chwilę znowu nic nie będzie widać. Jak wam się podoba to miejsce? Jest pięknie, ale jest strasznie zimno. Jeszcze wiatr zaczął wiać. Tak czy inaczej warte jest to wstawania wcześnie z termosem, żeby uchwycić te piękne widoki. Tam jest kościół. Może wejdę i zobaczę, jak wygląda w środku. Z tego co rozumiem, została wybudowana w 1961 roku. Ta kapliczka.
Jakby ktoś się zastanawiał, tą trasą można jeździć pojazdami do 32 ton. Także to tylko potwierdza moje wcześniejsze stwierdzenie, że Szwajcarzy wiedzą, jak budować drogi, nawet na takich wysokościach. No i tu już nic nie widać. Słyszycie ten silnik? Ma, która bryka ci się podoba? Którą bierzesz? W tle mgła, już nic nie widać, ale to nieważne. Tutaj, jak widzicie, można też spać w namiocie, na dachu. Ja wracam do kampera, bo przemarzłam. Trzeba się napić ciepłej kawy i trochę się ogrzać, a poza tym widzicie, co się dzieje. Niewiele widać. Ktoś wie, co to jest za wędka? Mega cienka. Ale zakręty. Przechyły i przechyły. Patrzcie, ile jedzie pod górę samochodów, autobusów, motorów. No teraz wbiła godzina prawie 10, więc teraz wszyscy po siadanku przyjeżdżają, a my wracamy. Dla odmiany nie spaliśmy długo, ponieważ mamy kolejną atrakcję zarezerwowaną na 10:30. Więc jedziemy. Trasa marzenia na takie sportowe samochody, nie? Nie wiadomo, gdzie patrzeć. Wszędzie dookoła po prostu tyle się dzieje. W nocy mieliśmy pit stop. Tak, była zimna noc. Nie chcieliśmy zbytniowe basto włączać, żeby nie hałasować obok vanom, które miały tylko namioty dachowe, bo to byłoby dla nich za głośno. No i oczywiście tunel. Jakie
petardy tutaj jeżdżą. Tunel z 1985 roku, czyli rok starszy niż ja. No i kolejna tama w oddali. Tama z solarami. Tak, tama, która ma solary. To ta firma, która budowała te tamy, słynie z tego. Później obejdziesz na wideo, co jechało. Dobra? Możemy się tak umówić? Nie. Ja też. Łukasz też chce oglądać. Ale tu trzeba się skupić, wierzcie mi. Ja nagrywam i w pionie telefonem jedną ręką i w poziomie drugą kamerką, więc też muszę pilnować kadrów na obu rzeczach, co nie jest łatwe. Bujaliśmy się do 60 na godzinę, słuchajcie. A tu można jechać 80. Kamperem ciężko, ale tak. Kamperem ciężko, bo później na zakrętach to wszystko będzie latało. Także no, szanować trzeba samochód, wiecie jak jest. Ale taki Porsche, Ferrari. Najbardziej. Kto bogatemu zabroni, nie? 11% spadł w dół. I uszy się zatykają. I żeby nie było nudno, oczywiście jest tunel. Ten jest o rok starszy, 1984. Słuchajcie, jaka akcja, zatrzymała nas policja. Tutaj ich widać w lusterku. Nie chcę ich nagrywać, ale widzicie, tu są z tyłu za nami. I nie wiedzieliśmy, czemu nas zatrzymują. Baliśmy się, że może Łukasz przekroczył prędkość w tunelu, bo w tunelu gubi się zasięg jakby na telefonie tego GPS-a, no i może była redukcja prędkości, ale nie, bardzo kulturalnie poprosili o prawo jazdy, poinformowali, że trochę nam się hamulce palą i sprawdzili prawko i tylko powiedzieli, żeby uważać, ponieważ jechali kawałek za nami i najeżdżaliśmy na środkową białą linię i że, żeby uważać, ponieważ tutaj motocykliści nas wyprzedzają, no i może niechcący kogoś, wiadomo, potrącić, nie? No, ale byli bardzo mili i w ogóle życzyli nam udanej drogi, także na szczęście mandatu ani nic takiego nie było, no i tylko powiedzieli, żeby trochę uważać, bo hamulce nam się zaczęły trochę kopcić, a raptem zjeżdżaliśmy 12 minut dosłownie, także to jest naprawdę... I to cały czas też na silniku hamowanie. Na silniku hamowanie, dokładnie, także no powiem wam, że mieliśmy małego stresa, o co im chodzi, czemu nas zatrzymują, no. Już jesteśmy 2 minuty od tej atrakcji, powiedzieliśmy im właśnie, że tu jedziemy, także hamulce dostaną trochę przerwy, no i śmieliśmy się, że brakes will get a break, nie? No, także na szczęście wszystko ok, bardzo mili, nic się nie stało, a my jesteśmy już w naszej atrakcji. Pierwszy raz policję widzieliśmy. I dosłownie, pierwszy raz widzieliśmy w tym kraju policję i nas zatrzymała. A jesteśmy tu już tydzień. No i spieszymy się do wejścia. Mam nadzieję, że zdążymy. To Gelmerbank. 3 minuty. Tam na górę będziemy właśnie wjeżdżać. Nie wiem, czy coś widać pod słońce.
O kurde. Trzeba przejść przez ten most, żeby dojść do tej atrakcji. O mój Boże, ale jest wysoko. Nie mogę patrzeć. Jest strasznie wysoko. Wysokości ogólnie. Dobra, prawie przeszliśmy. O matko, to było scary, ale szłam szybko, żeby tylko nie patrzeć w dół i się nie potknąć. Jest. Udało się. O matulo. Wejście. I tam będziemy jechać. O matko. To była adrenalina. Dostaliśmy bileciki, o 10.36 wjeżdżamy, a zjeżdżamy o 13.30. Z parkingu jest może 5 minut, tak jak widzieliście, przejście przez ten most, bardzo wysoki. Tam w głębi są toalety, no a tu właśnie jest ta kolejka. Na samą górę jedziemy. Tam na ten punkt będziemy wjeżdżać. Ta kolejka jest najbardziej stromą swojego rodzaju na świecie. Będzie adrenalina. Tu pokazuję, jak konstrukcja trwa w 1926 roku. Stacja na dole jest na 1412 metrów nad poziomem morza. A na górze, jak dojedziemy, będziemy na 1860. Długość tej trasy kolejowej to 1028 metrów. Spad jest 106%. Jedzie się około 10 minut. I pasażerów może być 24 plus pan prowadzący. Dobra, blokada jest. Trzy osoby siedzą w każdym wagoniku. O, nie wiem, jak ja to przeżyję. No dobra, jesteśmy gotowi. No to ruszyliśmy. O matko. Dojechaliśmy. Dosłownie trwało to 8,5 minuty. Zaschło mi w ustach. Witamy. Wysiadamy.
Jest. Żyjemy. Dojechaliśmy. Tak wyglądały z bliska te wagoniki. A ja mam tam jest okej. Jest i Łukasz. Łukasz, żyjesz? Pytanie, czy Oliwier żyje? Daliśmy radę, było dobrze. Oliwier, jak wrażenia? Jest moc, nie? Jesteśmy na 1860 metrów nad poziomem morza. I teraz czas na spacer. Kolejka odjechała z kolejnymi osobami w dół. A my idziemy dalej. Oliwier jechał z zamkniętymi oczami. Ja miałam część trasy głowę w bok, bo nie mogłam patrzeć na tą wysokość. I tu są znaki pokazujące szlaki różnej długości od 40 minut do 3 godzin.